Teraz oddycha. Gad jeden. Siemano, witam w kolejnym odcinku. Wraz z niedźwiedziem, wieldonką i Franiem i Manitu jedziemy na drugie gospodarstwo przerzucić przężyto na magazyn, bo tam zostały resztki, żeby po prostu posprzątać, żeby ziarko już leżało w jednym miejscu, a nie w dwóch. Mniejsza populacja mysz będzie na tamtym rejonie. Dlatego lecimy i będzie na pewno, nie wiem, czy będzie przyczepa cała. Już będzie można coś powiedzieć, czy jak ten niedźwiedź pracuje. Jeżeli będzie pełna przyczepa, bo nie pełna, to już będzie 10 ton zaczepione i zobaczymy, jak pod tą górę będzie maszyna po prostu zasuwała. Dobra, lecimy i za chwilę wam nagram, jak Franio będzie przejeżdżał. To ma jad dopiero, a kopcenie kopcić musi, to nie jest Euro 4, każdy Ursus, jeżeli nie kopci, nie ma mocy. Ale idzie, no, takie przykopcenie to nic wielkiego. No i oczywiście maszyna zimna, jeżeli się rozgrzeje, ale mu wstawił. Lecimy, nawet Manitu zgasiłem. Z drogi śledzie, bo niedźwiedź jedzie i o to chodzi. Lecimy. Pod obciążeniem będzie fajnie go słychać. Wyciągamy header, pumą wyjechałem. No i będziemy zaraz się ustawiać tutaj wieltoną i ładować. Stoi byczek. Trzeba wymienić filtry w nim, bo pokazuje słaby niewystarczający ciśnienie w układzie. Zobaczymy, mamy nowe filtry i będziemy wymieniać filtry, jakaś widocznie wadliwa partia wyszła. No i co, podjeżdżamy miniem. Działa. Zobaczymy, już niedługo sprawdzimy, ile wypluje. I podjeżdżamy. Minio, kurde, mówię wam. Jebać biedę. Dobra, ustawiamy się i widzimy się za chwilę. Jak nie, wszystko widać, posprzątane, udokumentowane, glanc. Jak widzieliście, jeden magazyn posprzątany, przygotowany do zimy i teraz niedźwiedź kontra około 10 ton. Ręczny! Ręczny! Spokojna. To się mówi, bez miodu nie ma głodu. Niedźwiedź pięknie gada, w końcu oddycha pełną rurą. Jedziemy na górkę, jest dość taka, można powiedzieć, że stromawa,
i zobaczymy, ustawimy się i nagram dla was taki przelot niedźwiadka, a raczej niedźwiedzia gryzliego. Trójeczką. Idzie dobrze. Kopci? Bo ma kopcić. I tak ma być. To jest niedźwiedź. Nie ma dymu, nie ma mocy. Może troszkę za mocno, ale na razie zostawiamy weryfikacja w środę. No i tak dzisiaj przebiega dzień. Rano nagrywałem vloga właśnie z ładowania ciężarówek. Teraz posprzątałem z Franiem magazyn. Jedziemy tu wykiprować. No i co, zaraz się ściemni, jeszcze troszkę coś się pokręcimy i do domu. I tak oto wygląda jesień u Szokisiów. Kiedy się zapierdziela, to się zapierdziela. I tak jest wszędzie. Jak jest robota do zrobienia, to trzeba robotę zrobić. A jak jest luźniej, to się można za przeproszeniem na kanapie na 4 literach drapać. Widzimy się na magazynie. No i dobra, zobaczmy, czy rusza dwójką, bo miał problemy ruszyć z dwójki, z beczką, a tu mamy większy tonaż jak beczka z wodą. Dwójeczka. Idzie. Na razie na pompie nic nie przekręcam. Czekam na hamownię i zobaczę, jaki będzie wykres, jaka moc wygenerowana będzie. Jeżeli będzie więcej jak 130, to go po prostu przykręcimy. Przepraszam. Prawda, bo będzie po prostu za dużo żar paliwa. Na razie jest ok. Czekamy na hamownię. Podnosimy, jak to się mówi, posprzątane będzie. Misja zakończona, zboże wykiprowane, ściemniło się i co, nie pozostaje mi nic jak tylko wracać do domku, do ukochanej żony i kochanego synka. Mamy jesień, więc czasu wolnego. Trzymajcie się, na razie, cześć. Lecę montować film, jeść kolację i coś porobimy w domu. I tak jeszcze na koniec chciałbym podziękować wam, drodzy widzowie, że jesteście, bo dzięki wam ten kanał jest i ciągniemy to dalej. Mam nadzieję, że będziemy nadal razem, mimo że czasami komuś się nie podoba to, co mówię. I pamiętajcie, nie urodził się jeszcze nikt, żeby wszystkim dogodził. Dziękuję, trzymajcie się.